Szanowni Państwo, rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Firma, która wygrała przetarg, zażyczyła sobie cenę, czy zaproponowała cenę w przetargu w wysokości około 160 tysięcy złotych. Do końca maja powinniśmy uzyskać dokumentację techniczną. Kolejny etap to będzie uzyskanie niezbędnych zezwoleń, tak aby w roku 2020 zakończyć wykonywanie dokumentacji, uzyskiwanie pozwoleń i na przełomie roku 2020-2021, żebyśmy mogli ogłosić przetarg na oczyszczenie zbiornika Pasternik, jak również wykonanie zagospodarowania. W ramach tych prac planujemy przede wszystkim oczyszczenie dna zbiornika, wykonanie takiego miejsca, gdzie będą się te osady, które płyną rzeką kamienną, mogły zatrzymywać, gdzie będziemy mogli je wyłapać, tak aby one w kolejnych latach nie zanieczyszczały i nie zamulały nam zbiornika. Będziemy planowali wykonanie grobli na całej długości. W ramach tej inwestycji oprócz nowej nawierzchni wykonamy także oświetlenie, wykonamy dodatkowe małą architekturę, czyli pergole, ławki, kosze na śmieci, ale także dodatkowe stanowiska dla wędkarzy. Na ten cel gmina Starowice uzyskała ze środków europejskich poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 19,5 miliona złotych dotacji. Szacujemy, że cały projekt będzie kosztował około 23 miliony złotych. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach z wykonawcą. Mamy już pierwszą koncepcję, która została nadesłana przez wykonawcę i w tej chwili pracujemy nad tym, aby jak najszybciej kolejne dokumenty były wykonywane, tak żebyśmy zdążyli w terminie, żebyśmy jak najszybciej mogli ogłaszać przetarg na fizyczną realizację pracy.